Miejska to nie jest wasz kolejny prywatny folwark, tylko spółka powinna działać tak, żeby mogło miasto w końcowej kwestii z tego korzystać. Jeśli pan chce prowadzić działalność, proszę otworzyć sobie. I wtedy będzie sobie pan zarabiał tyle, ile będzie chciał. Nie po 12 tysięcy, tak jak prezesi sobie biorą co miesiąc. Z naszych pieniędzy, z naszego dobra wspólnego, panie burmistrzu. To są spółki nasze miejskie. Dlaczego ludzie przy tak wielkim bezrobociu nie mają pracy, a wy sobie takie pensje robicie? Panie pośle, ja nie wiem, co mam powiedzieć, bo ja jestem w szoku. Ja zarabiam najwięcej, 7200 zł, na rękę biorę. Jako burmistrz miasta Braniewa jestem z tego dumny, bo to jest taryfikator. Żaden z prezesów ode mnie więcej nie zarabia, bo jak to by wyglądało? No nie wiem, proszę państwa. No słuchajcie, ja przepraszam panie pośle, jak to wychodzi, że takie premie, takie nagrody, panowie prezesi, ja jutro się wami zajmę. Nie wiem, kto takie stawki wzięł. Panie pośle, ale... Szanowni państwo, jeszcze raz powtarzam, my to z panem posłem wyjaśnimy, bo to ktoś prowadził specjalnie pana posła w błąd. Słuszliwie to zrobił. Proszę pana, to są dokumenty urzędowe, podbite. Także niech tutaj pan... No. Panie pośle, to wyjaśnimy. Szanowni państwo, sprawa słynnego basenu i zatrudnianych moja rodzina, bo jest moja żona, siedzi tutaj. Nigdy nie pracowała na basenie. Nikt z mojej rodziny nie pracował na basenie. I co mam mówić? Mam, proszę państwa, no nie udowodnię tego, że nikt nie pracuje z mojej rodziny, bo tam nikt nie pracuje. No to co ja mam? Za oświadczenie wziąć, że pani nie jest moją rodziną? Bo nie mam żadnej rodziny. Panie pośle, na basenie nie mam żadnej rodziny. Panie pośle, jak ja mam to udowodnić? Takiego oświadczenia nikt mi nie wyda, że pani nie jest moją rodziną. Panie doktorze, wyda pan takie oświadczenie? Przepraszam bardzo. Szanowni państwo, Panie burmistrzu, ja widzę, że pan bagatelizuje te spotkanie i wprowadza tą atmosferę, którą pan uprawia od 8 lat, nie? Ja chciałbym, żeby pan się odniósł, a nie obśmieszał siebie przede wszystkim. Tak, to są poważne sprawy, które dotyczą mieszkańców. Więc proszę państwa, to jest wszystko nieprawda, co było powiedziane. I kończę ten temat. Sprawa amfiteatru. W zeszłym roku oddany, w tym roku chcemy tak zorganizować, że jest cykl imprez sobotnio-niedzielnych i tam gra muzyka. Zespoły, które będą występowały, proszę państwa, to nie jest pierwsza liga, ale występują. Pan poseł dał propozycję, żeby ogłosić. My ogłosimy, tylko żeby ogłosić, panie pośle, ponieważ to są pieniądze unijne, a nie chcemy ich stracić. Tam jest studium wykonalności i my musimy tak obwarować naszą tą umowę, żeby nikt nam nie zarzucił, że ten człowiek, który tam jest, prowadzi działalność gospodarczą na obiektach, które są wyremontowane za pieniądze Unii Europejskiej, bo takie są przepisy. I dlatego, panie pośle, ja to kupiłem. To jest piękny pomysł, tylko przypominam państwu, że kiedyś mieliśmy taki sam piękny pomysł, żeby oddać trawniki w Raniewie. Każdy ogrodnik, kto chciał, mógł wziąć trawniki, a nikt nie chciał, bo każdy ma swój własny interes. Ja nie wiem, czy to tak będzie, że ktoś weźmie, ale kupiliśmy ten pomysł i bierzemy, szanowni panowie i państwo. I teraz, proszę państwa, co tu jeszcze było, żeby pan posła tutaj pozwolić. Szanowni państwo, oświata. No przecież, wiecie, co się dzieje. Jeżeli w ciągu kilku lat upływa 430 uczniów, to znaczy, że jedna szkoła zginęła. I my robiliśmy to, co wszyscy robią w Polsce. Sądziliśmy, że jak połączymy szkoły, z tych wyliczeń u nas, mojego pełnomocnika, wyszło, że oszczędzimy na każdej szkole 180 tysięcy złotych po połączeniu. Kwestie administracyjne. Wydawało dla mnie się, jak ktoś mi to przedstawił, że to jest takie... Panie burmistrzu, ale ile tym sposobem pan ludzi zwolni? No bo przecież pan zabierają... Nie. Panie pośle. Pan mi w rozmowie powiedział jedno, że ci nauczyciele, którzy mają 18 godzin tygodniowo, nie znam się na systemie edukacji i oświaty, nie jestem do tego fachowcem, ale z tego, co pan powiedział, że jeśli teraz mają po 18 godzin, to będą mieli po 24 godziny minimum, czyli trzeba komuś zabrać te godziny, czyli go usunąć z pańskiego podwórka. Nie. Szanowni państwo, wygląda sytuacja tak. Jeżeli w szkole zmniejsza się ilość oddziałów, to ilość nauczycieli również musi się zmniejszyć. I chodziło nam o to, że jeżeli jest
duży obiekt, jest gimnazjum i szkoła podstawowa, to ci ludzie, którzy pracują w gimnazjum, mogą również uczyć w szkole podstawowej, właśnie żeby ich nie zwalniać. I wydawało nam się, że to jest prawidłowe. To jest właśnie takie logiczne, no niewielki, słuchajcie Państwo, jedna szkoła, jeden obiekt, dwa budynki razem połączone. Po konsultacjach społecznych, gdzie dyrektorzy mnie przekonali, bo były konsultacje, komisja oświaty była, szanowni Państwo, i wszyscy żeśmy wysłuchali, bo to był temat bardzo drażliwy. To nie jest tak, że my już łączymy do szkoły. Były konsultacje. Przekonano mnie, przekonano komisję oświaty, tutaj są radni akurat z komisji, i powiedziano, panie burmistrzu, dajmy szansę dla tych dyrektorów. Oni i tak muszą coś z tymi nauczycielami zrobić. Ilość oddziałów się zmniejszy, niech naturalnie te osoby, które muszą odejść, niech odejdą. Niech dyrektorzy nad tym myślą. Było spotkanie moje z dyrektorami. Dyrektorzy potwierdzili to, co ja Państwu mówię. Panie burmistrzu, niech Pan da nam szansę. Po co łączyć te szkoły? Każda ma swoją tożsamość. To są argumenty nauczycieli. Każde dziecko jest już żyte z tą szkołą. Nie łączmy. Tym bardziej, że też dla mnie nie było zrozumiałe, bo Państwo kiedyś dzieliło gimnazja podstawówki, pamiętacie Państwo, nie można było łączyć, a w tej chwili można łączyć. To coś nie jest.